Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. No i chciałem dzisiejszy odcinek zacząć od sprzedaży samochodu, ale widzę, że coś tutaj koło Los Santos Customs się dzieje, więc dobra. Sprawdźmy, jak tam wygląda sytuacja, ale sprawdźmy za pomocą oczywiście karabinu. Więc tak, pani Janine nie wyjedzie. Ej, moment, ten Adder? Ten Adder może być mój. Shit, nie, 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 ohohoho, hardkorowa gleba. Super lamo. Dobra, teraz tutaj widzę jeszcze ktoś do zabicia, spoksik. Dobra, no to bierzemy tego Addera, przynajmniej spróbujemy. Jeżeli będę mógł do niego wejść, mogę? Pewnie, że mogę, dobra, dziękuję bardzo i do widzenia. Czemu nie mogę jechać? Czemu siadłem jako pasażer i tak sobie siedzę? O kurde, głupio postąpiłeś, super lamo, bardzo głupio. Poza tym też może lepszy karabin, przypominam. Okej, okay, teraz... Tutaj przyczająko mówisz, tak? To ja się schowam bardziej. Ej, przebiegł? Tak po prostu? Nie. Shit, nie ma go. To wsiadamy. Nie, Janine niestety nie pozwala na mój dostęp do tego pojazdu. I ktoś mnie sprzątnął. Shit. Ale chyba ktoś, z kim zupełnie nie miałem żadnych sesji wcześniej. Kurde, no to dobra, no to chcecie się bawić. Proszę bardzo. I'm game if you're game. Co jest? Nikogo? Nie, ale i tak planem nadal pozostaje teraz sprzedaż. Oj, widzicie to? Planem i tak teraz pozostaje sprzedaż jakiegoś samochodu do Los Santos Customs, bo to jest pewny pieniądz. Ej, całkiem dobra miejscówka na takie czajenie się. Gdzie on jest? Ej, pewnie tam. No dokładnie. Znaczy nie tam, gdzie eksplozja, ale tam za płotkiem. Jeszcze zniknął. No chce się dostać bardzo pewnie do swojego samochodu, wyczekajmy go troszeczkę. Nie, ale tak swoją drogą chciałem pochwalić bardzo super lamę teraz za styl. Naprawdę uważam, że ta maska do tej koszuli pasuje idealnie. No tam jeszcze te papcie mógłbym zmienić tylko z żółtymi paskami. Plama krwi sugeruje, że tutaj były zwłoki, ale czyje? Czy ja tam kogoś zabiłem? Ej, dobra, ten koleś już, jeżeli zniknął z radaru, to mógł już tam przebiec i teraz do mnie mierzyć ze snajpy. Tak właściwie. Ej, nie, dobra, wiecie co, życie należy do odważnych. Oj, no może, no nie do takich akrobatów jak Super Lama teraz akurat. Ale nie, muszę sprawdzić po prostu, czy tym da się jeździć. To wydaje się zamknięte. Chciałbym się przynajmniej dowiedzieć, co to jest za samochód, bo wygląda ładnie. Pewnie był też drogi, a to już swoją drogą. Nie, z jednej i drugiej zamknięte, więc dobra, tutaj był ten koleś. Można go spróbować wypatrzeć. Nie, ale teraz już go nie ma. Kurde. Nie, ale w każdym razie dalej na mojej kartce pozostaje jeden challenge, ale do wykonania z kimś. Kurczę, do pomocy, ale jak widzicie, pomocnika na serwerze nie ma. Jeden ziom tylko. A za dwóch z IGN-u, kurde. Nie, też mam zasubskrybowany ich kanał, oglądam wszystko, co wrzucą praktycznie. No dobra, może nie wszystko, aż tyle czasu wolnego nie mam. Jeszcze to nagrywanie, edytowanie, renderowanie, uploadowanie, tak, no, na pewno. Wszystkie artykuły miałbym czas przeczytać, na pewno wszystkie. No nie, ale w każdym razie to jest cenne źródło informacji. Więc jakby co, polecam. Ale czekajcie, czekajcie, momencik. W dalszym ciągu, planem podstawowym jest sprzedaż samochodu, więc kurde, czemu same rzęchy jeżdżą? O, dobra, to już troszeczkę lepiej, ale chyba nie więcej niż 3000 za to. No trudno. Lepszy taki zarobek niż żaden. No bo za to padło przede mną, może 1200 bym dostał. No i bardzo dobrze, że zniknęło. Samo. Dobra, nie. Drogi nie zgubię. Spokojnie. A chyba mi się wydaje, że to jest ten najgorszy z jeepów. Znaczy takich rodzinnych samochodów, dużych. SUVy, tak? Po prostu. Właśnie. I chyba to jest najtańszy. Jakieś 2800 obstawiam. Mogę się mylić. A na przykład zobaczymy, co ten koleś tam tak długo robi w środku. No jak nieczynny? No przecież tam jest jeden koleś, co ja jestem, kurde, obywatelem gorszej kategorii? Że nie mogę tam wjechać? Czy po prostu coś się zepsuło? Ale dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może tym razem się zreflektowali. Nie, w dalszym ciągu nieczynny, więc... O kurde. Ale nie to ujęcie mapki, trzeba wyjechać. Już mogłem to zmienić ręcznie, ale... Po co? Jak starczyło metr przejechać do tyłu. To dobra, do znajomego Los Santos Customs i przy okazji tam po drodze jest mój samochód, ale... Jego wygląd pozostawia wiele do życzenia, ale tym się zajmiemy się, jak będę już tam w pobliżu.
No dobra, jest już znajoma ulica, obiekty się wczytują w locie. Spoko. Ej, shit! Widzieliście tą akcję. Widzicie, mijamy właśnie mojego Red Loadera, ustawionego teraz w kolorach ekipy. No niestety. Nie wygląda to okazale, ale kurczę, tych dwóch mnie ściga. Shit, będą chcieli mnie rozwalić? Mam nadzieję, że nie, kurda, jednak! Tuż przed wjazdem, co za mędy, dobra. Trzeba ich pozabijać. Bo nie po to jechałem z tym samochodem taki hektar, żeby później ktoś mnie po prostu wyciął. No, więc jakbyście mogli wrócić w moją stronę tutaj, to bym się nie obraził. Z chęcią was rozwalę. Ale może już w ten sposób. Nie, pojechali dalej, Shinoda. Kurde. No dobra, no to trudno, szukam innego po... O, nie, to jest sportowa akurat, niestety. Zbyt tani. No kurczę, nie, dobra, wiecie co, jak będę wybredny. To nic, kurczę, w końcu nie dostarczy. Ale dobra, tego. Ej! What the hell? Zresztą były 2000 ponad. Tak, ja nie lubię, jak oni tak jeżdżą, nie, naprawdę. Ej! The fuck? Nie, idziemy za nim. Ej, nie, sorry. Ja wiem, że ten pojazd będzie tani, ale jak go chcę... No kurde, czemu? Co się dzieje tak właściwie teraz z GTA? Ktoś mi jest w stanie wytłumaczyć? Skąd takie właśnie przypadki? Może ten gracz, który tam stoi na skrzyżowaniu, będzie mógł mi coś więcej powiedzieć na ten temat? Chyba wsiada do auta. Nie chcę powiedzieć nic, ale dobra, wezmę to auto, które jest koło niego. Bo fajnie nim przed chwilą koleś latał. No kurde, nie wezmę! No kurde! Ale to przynajmniej miał mocarny zderzak, bo przy byle jakim kontakcie zostałem odrzucony na 3 metry do przodu. Dobra, Tradejko. A je, no cóż, no sprawdzimy, ile to padło kosztuje po Santos Customs, ile można za nie dostać dolków na konto. No rzucimy jeszcze okiem, no bo ta tajemnica musi się w końcu wyjaśnić. Nie, tak naprawdę takie auto było drogie, no kurczę, takie małe, ekonomiczne, miejskie samochody. Nie należą do najtańszych. Ale w sumie też nie do najdroższych, dlatego są małe, miejskie, ekonomiczne, bo są też tańsze od tych wielkich. Chociażby SUV-ów czy innych. Jak? Winnie Easy? To jest kompakt. Tak, jasne, że kompakt, jasne. Ile? 1800? No kurde, ale mi przykro. Nie, za mało. O wiele za mało. Mój głód jest zdecydowanie większy. Mój głód pieniędzy, ma się rozumieć. Ale to właśnie na co my teraz zbieramy? No mam już maskę, ale w sumie jeszcze było tam parę takich, ale w sumie też są inne wydatki. Może jakiś większy garaż, choć nie wiem czy jest, można mieć więcej niż 6 miejsc. Nie pamiętam, no w komentarzach często wspominacie, ale właśnie o miejscach, które też mają właśnie 6. Nie wiem, fajnie by było mieć więcej. Macie chyba więcej, no to chyba z 10 albo 12. Tylko zanim ja tyle uzbieram. Ej nie, i patrzcie to, nie, w sumie nie, sportowy, i tak bym go nie sprzedał. Wow. Ej nie, naprawdę jak się rozpędzi, to ciężko zatrzymać tą zieloną maszynę. Ale nie, bierzemy sportowy, tym się będzie łatwiej na pewno poruszać po mieście. Zwłaszcza, że tam widzę gościa z nagrodą. I tam się udamy. Ale to przy okazji po prostu chce się przejechać po teraz po Los Santos, widząc wcześniej co się stało. Ten latający samochód. Niczym Aladdin na dywanie. Widzieliście jeszcze inaczej, bo to był lot taki prosty. No tak nie, góra, dół, góra, dół. E nie, coś niefajnego się dzieje. Dobra. Co panowie policjanci na obecne zdarzenia? Spoko. On siedzi na ławce? Nie, gdzie on jest? Ej, dzień, gdzie on jest? Shit. A może tutaj? Ej, to wy we mnie uderzyliście? No. Bez takich. Ej, zapadł się pod ziemię chyba, bo tam celują. Dobra, to ja się odsuwam. Bo w każdym momencie może mi coś spod spodu rzucić, tak jak kiedyś w jednym z challenge'y. Challenge brzmiał wtedy, że mam zdobyć 5 gwiazdek i je zgubić. Wtedy było naprawdę ciężkie. Ale okej, nie, jeżeli ma granatę albo bomby samoprzylepne, trzeba się odsunąć. Ale gdzie jest pan z nagrodą? Czy bardzo jest daleko ode mnie? Rzućmy okiem. Na bardzo przydatną mapę. Ej, dobra, mieliśmy jakiś gang. A, to może za chwilę. Ej, nie, nie jest tak daleko. Mam nadzieję, że nagroda za niego jest większa niż 2000. Bo kurczę, no tyle to ja nawet za największe padło dostaję w Los Santos Customs. Nawet w sumie jakąś misję może było spróbować, ale z tego co widzę, jak są takie rzeczy na serwerach, to misje też będą ciężkie. Ale dobra, spokojnie, zobaczymy się koło niego.
Okej, dobra, na szczęście goście pojechał w miarę bliżej niż wskazywał mój waypoint. Tego dawno nie było. Oj, tego nie było dawno. Trzeba się chować w bocznej uliczce. Więc nieważne, ile za niego wyznaczyliście, to i tak jest za mało. Powinno być 100 tysięcy tego gościa. Jak ja nie lubię, jak ludzie jeżdżą w czołgach, tak po prostu. Ej, ale motocyklistów też nie lubię. Znaczy, ja nic do nich nie mam, ale fajnie się rozpłaszczają na przednim zderzaku. Shit, ej. Ja nie jestem stary wrogą, nie, no dobra, nie kłammy. Przecież wyzbyjmy się tych kłamstw. Ej, shit. Dobra, ale może zapędźmy go w sidła czołgisty. Co by na to, co, ten pomysł wydaje się zacny? Nie, ale kurczę, on tam śmiga tym motorkiem, a tym mimo tego, że to jest sportowe auto. No, to się odbijało od wszystkiego. Jak na samochodzikach w wesołym miasteczku. Na autodromie. Ale spoko, spoko, aż tak bardzo się chyba nie oddalił. Dobra, to nie mnie ścigacie. Więc to jest luz. Kurde, minął mnie. Ale dobra, zapędzimy go chyba w sidła czołgisty. Aha. Jak trafi, go nie trafi. Trafił. Znaczy umarł, ale czy koleś go trafił, tego nie wiem. Ej, jeden, widzieliście? Tam był wrak czołgu. Czyli komuś już się udało, albo sam się rozwalił. Ej, moment. On zniknął z radarów tylko, czy naprawdę zginął? Bo nie ma już nagrody za niego. Aha, tylko zniknął. Co za strzwana menda. Okej, czy ja mam w ogóle coś, z czym mógłbym się na niego zaczaić? Ej, dobra. Delikatny trolling gościa w czołgu. Czyli po prostu wjedziemy sobie na parking. Na wyższą kondygnację. Ej, i w sumie mam teraz pomysł, który nie jest w sumie taki zły. Jeżeli on, że to powiem, chwyci tą przynętę, złapie haczyk, to może mi się uda przejąć czołg, ale wtedy bym musiał wskoczyć na jego dach i go po prostu wywalić. Tylko właśnie nawet nie wiem, czy się da, czy on nie będzie zabezpieczony po prostu przed kradzieżą i figa z makiem. I bujaj się, piechol, kurde. Nie ma takiej opcji. Ale dobra. Spokojnie, jesteśmy już na dachu, więc teraz tylko wybrać najlepsze miejsce. No, żeby po prostu teraz nie wyskoczył jak Filip z konopi i zgarnął strzał z działka przeciwpancernego. Cholera, on jest po drugiej stronie. Nie ma opcji, żebym tam doskoczył na spadochronie. Ej, ktoś go... O, ktoś go zabił! No nie wierzę, a mówiłem, że to jest prawie praktycznie niemożliwe. Ej, momencik. ZZ Pro coś tam. Jeżeli ma rangę powyżej setnej... Nie, no ma 37. What the hell? Ej, nie, stop, ja muszę to zobaczyć. Włączcie mi spadochron szybko, poproszę. No, niech ma ten pancerz, ale tak. Nie, w sumie nie, bo to moczy całą koncepcję. Spadochron włączony, niech będzie. Ale czy ja to przeżyję? Ej, ładnie wylądował, po prostu na dupsku. Ale okej, chcę zobaczyć wrak tego czołgu, czy w ogóle tam jest wrak, czy on w jakiś inny sposób go załatwił. Okej, dobra. Powiedzmy, tutaj uderzył, wysiadł i doskoczył do gościa. Ale wraku czołgu nie ma. Dziwna sprawa. Dziwna. Ale dobra, wiecie co jeszcze? Kurde, tak samo dziwne rzeczy się w ogóle dzieją, ale tam widzę wyścig motocyklowy. Dobra, zmoczmy coś na sam koniec. Ale momencik, może to są jeszcze inne. Nie, dobra, weźmy. Daisy Triton 2514. Sobie zażyczył mojej audiencji. Ale przemawia teraz przeze mnie arogancję. Nie, to tylko żart. Ale ej, nie jestem jedynym, który przyjął to zaproszenie. Pan Daisy Triton, poziom 4. Ale wiecie co, serio, ja pojadę swoim Sanchezem chyba. Nie wiem dlaczego, on ma tylko kuloodporne opony, nic więcej nie ma tam. Ciekawego. Ale fajnie mi się nim jeździ. Mam nadzieję, że mnie nie odsadzą gdzieś tam na prostych. Ale dobra, no to czekamy. Narkotik dołącza, dobra. Czyli kolejna osoba. Ej, póki co mamy z nim najwyższe rangi. Ło! Kurde, chyba zmienię maskę na tą z koroną. Dobra, w dalszym ciągu czekamy. O, widzę, pan Narkotik podejmuje próbę komunikacji. Jak mi przykro. Nie mam przy sobie aktualnie headseta od Microsoftu.
Nie, no dobra, starczyłoby tak naprawdę, żebym sięgnął ręką do szuflady i go stamtąd wyciągnął, ale nie. Nie chcę mi się gadać z jakimiś dzieciakami, hamburgerami z Ameryki, którzy naprawdę nie potrafią czasami sklecić racjonalnego zdania. A poza tym też nie chcę wdawać się w dyskusję z ludźmi, którzy obrażają cudze matki, nawet ich nie znając. Ale dobra, uwaga, uwaga, bo startujemy z tym majdankiem. 16-osobowy wyścig motocyklowy z punktu do punktu. Zjedź spiralą ze wzgórza nieopodal Obserwatorium Galileusza do bram Fortu Zancudo. Fragmenty szosowe i terenowe. Dobra, wszystko to jak powinno być. Zatwierdzam ten zestaw. Jedna pani się nawet trafiła, tak? Dobrze, dobrze trafiłem? Tak, chyba to jest kobieta. Nie, dobra, I see boobs. Musi być kobieta. Dobra, kontynuuj. Może delikatny zakład? 400 baksów. Tak, żeby później kwota była w miarę okrągła po tym wyścigu. Okej, okay, salut zwycięstwa, okej. Okay. Gotów. I czekamy znowu. 11 wygranych, 30 przegranych, ale to jest druzgocąca statystyka. Oh, shit. Dobra, 10. O, nawet nie. Chciałem zacząć oficjalne odliczanie, ale nie zdążyłem. Ej, no czemu nie masz maski? Wolałbym maskę niż kask, serio. A uwaga, uwaga. Tylko ja jedyny jestem chyba na Sanchezie. Shit. Go! No! Ej, dobrze ruszyłem. Po raz pierwszy chyba. A, za mało zakładów. Ej, dobra, jak tam Sanchez? Dobra, wolniej od ich maszyn. Już to widzę. Ale za to bardziej zwrotny może być. Na niektórych zakrętach później. Na przykład na tym. Ostry bardzo. I proszę bardzo. 5 sekund w cieniu... Jak? W cieniu aerodynamicznym? Tak to się tutaj zwie? O, shit, shit, shit. No, no, no. Tak nie będziemy robić. Jak będziemy się spychać na motorach, to się dobrze nie skończy, panowie. Więc zachowajmy kulturę jazdy. No, przynajmniej we mnie nie celujcie. Bo jak ja będę miał szansę wepchnąć was pod samochód, to zabawię się troszeczkę w burnouta. No, bo będę musiał już. Fuck, dobra. Ale oni też się będą wypychać. Tylko kurczę, nie podoba mi się ta statystyka. Czy to będzie po prostu kolejna przegrana na moim koncie? No, 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 no. No, ale tym razem mam już swój własny motor. Ma kuloodporne opony, ale tak poza tym tu nie jest w ogóle ulepszony. Więc tak naprawdę przewagi żadnej mi to nie robi. Ej, koleś tam się skręcił. Jak miło. Widzę, nie tylko mi zdarzają się błędy i wpadki. I dziwne upadki. Dobra. No, a propos błędów i wpadek, o co małbym wyleciał. On poleciał. Dobra. Okej, na takie ekskapady mam najlepszy motor chyba z nich wszystkich. Ścigacz tutaj nie nadaje na takie trasy. Zbytnio. No, ej, dobra. Widzimy czoło stawki. Czyżby jeszcze była szansa? Nie wiem, po co trąbiłem. Chyba, żeby dać im znać o tym, że muszą teraz uważać na tyły. No. Na zakrętach daję sobie radę znacznie lepiej. Pewnie od zwykłego ścigacza, ale nie jestem pewien, bo coś nie mogę dorwać. W dalszym ciągu zwiększają swój dystans chyba. Albo ja go skracam. Tylko po prostu jestem na tyle fatalistą, że nie widzę rzeczy oczywistych. I zauważalnych na pierwszy rzut oka. Dobra, jakiś, jak to było? Cień aerodynamiczny by się teraz przydał. No dobra, powiedzmy, że jestem za... to już jest meta, fuck! Ej, ale jestem drugi! Wohoho! One wheel! Yes! Dobra, nie, widzicie, jak nisko upadłem, się już cieszę z drugiego miejsca. Ale dobra, niech będzie, zobaczymy ile zarobię. Znaczy, ile tam właściwie zarobiłem, bo już jest po wyścigu. No, 12 JP-ków. Mało. 1275, też mało, ale w miarę dużo punktów reputacji. Ej, pani wygrała. Bardzo stylowy fakiet, tyle wam powiem. Ale stylowy nie znaczy kulturalny i wskazany. Po prostu lepszy niż taki zwykły. Ale okej, okay, powiedzmy, że dobra. Ej, ktoś też jechał. Pan Daisy Triton też jechał z Sanchezem. Ale dobra, tutaj pani Akumą pocisnęła nas. I więcej zarobiła, ale więcej jedynie no, 550 dolców. Tak na szybko licząc. No dobra, 540? Jeszcze szybciej? Ale nie, dobra. Do swobodnej rozgrywki jeszcze uderzymy teraz. Szybciutko. A, albo po prostu namówimy ich na coś innego, na przykład, nie wiem, odśwież? Nie no, dajcie, odświeżę sobie. No, pani opuściła niestety, shit. O, proszę bardzo, budowa, jakiś defmeczyk, co wy na to? Jak? Jak co? Co tam było?
Nie zdążyłem doczytać, czego dotyczył tak właściwie ten skok spadochronowy. Ale pamiętam, że tam też są niezłe jaja. Dobra, ten komunikat już znamy. No chyba, że po prostu Rockstar w dalszym ciągu poluje na tych pseudo-oszustów. No bo co to za oszust, który to naprawdę wykorzystuje tylko błąd w grze, możliwość glitchu. No to twórcy powinni się zabezpieczyć przed tym. Ale oszustwem jest to cheaterstwem, jest to wtedy, kiedy przez ten glitch gościu ma, czy tam gościuwa, to może być też kobieta, nie należy o tym zapominać, ma więcej atutów niż inni gracze, którzy nie korzystają z tego glitcha. Czyli tutaj pieniądze przekładają się bezpośrednio na te atuty, więc to jest cheaterstwo i tego nie pochwalam. Ale na przykład glitch w Dark Souls, że można stanąć przy przepaści i przeciwnik jeden z trudniejszych i też bardziej dochodowy, jeżeli chodzi o duszę, spada w przepaść, no takie coś wykorzystywać, na swoją własną tylko i wyłącznie korzyść? Pewnie, że tak. Oczywiście. Bo czemu nie? Trzeba sobie ułatwiać. Czy to jest miara inteligencji? Jak w inteligentny sposób sobie coś ułatwić na tyle, żeby było zdecydowanie łatwiejsze i wykonalne? Bo czasami rzeczy, do których się nie podejdzie inteligentnie, nie są po prostu wykonalne. Ale dobra, co to za dygresja niepotrzebna, to jeszcze 2 minuty, więc poczekajmy spokojnie, ale deathmatch chyba będzie zacny. Więc mam nadzieję, że jest na co czekać. Ej, dobra, kolejna osoba dołączyła. Okej, okay, to jest od 15 rangi, więc nie wiem jak Daisy Triton 2514 jest w stanie to hostować. No ale widocznie tylko dlatego, że w roosterze tam wyskoczyło. Po odświeżeniu listy. No ale okej, to jest niestety drużynowy, nie ustawił indywidualnego, więc jestem ciekaw z kim nie walnie. Pewnie z nim. Ale nie, dobra, czy będzie pełna obstawa, to jest spoko wtedy, bo myślałem, że będziemy w piątkę grać na nierównych teamach. Ale ło, wszyscy zaproszeni, jeszcze jest pytanie, czy jeszcze dołączy. Ale ZBC to jest ta sama ekipa, więc powinien dołączyć, skoro już jeden jest. Ach, pan One Piece odszedł. Shit. Na szczęście jego miejsce szybko się zwolniło. Myślałem, że po prostu już to będzie zaklepane, trudno. Nie da się. Był gość, zniknął, pustka w jego miejscu pozostała. Ale nie, na szczęście racjonalny system. Nie ma zamulania. Bo podejrzewam, że ten faktycznie drugi pan ZB... Nie, tamten też odszedł. Shit. Ważne, żeby było po równo. A w tym momencie jest po trzech, więc mogłoby było w sumie tak zostać. Bo tamten jest tylko zaproszony, jeszcze nie dołączył. No, chyba w składzie 3 na 3 wystartujemy, więc karabinek będę musiał sobie uzupełnić. Do tego kamizelkę dokupić na sam start. No kurczę, no! Przed samym końcem. No będzie 4 na 3. Zobaczymy, do jakiego teamu mnie przerzuci. Daisy Triton. Nie wiem, co ma ta ksywka w sobie. Przecież to może być u mnie dobrze random. Pewnie jest. Ale tak coś kurczę działa mi na moje puszczy humor. Połączenie Daisy i Trytona. Tryton, czyli takie wodne stworzenie, nie? Wiecie o co chodzi. A Daisy, wiadomo, stokrotka. Troszeczkę jak Plants vs. Zombies Underwater. Ale dobra, startujemy. Ja widzicie, pełna obstawa. 4 na 4. Teraz tylko przydział teamu się liczy. A nie, tak właściwie tylko i wyłącznie moje strzelanie. Nic więcej, tylko nie grałem nigdy na budowie. Deathmatch na placu budowy firmy STD. STD! Po angielsku są choroby weneryczne inaczej. Ale okej. Okay. Kupimy naboje. O, strasznie mało ich miałem. O kurde, trzeba dokupić sporo ich. No tyle wystarczy. Kamizelka, salut. Kamizelka jest... Pyk, 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 wszystko. Dobra. Zakład. 600 baksów. Stawiam na mój team. Oczywiście Daisy u nas w teamie. Niech będzie. Ale dobra, wracając do samego opisu. Ustawię jeszcze tylko gotowego do gry. Deathmatch na placu budowy firmy STD w Małym Seulu, który wkrótce zmieni się w La Puerta coś tam, coś tam, coś tam. Nie doczytałem. Ale okej. Okay. To chyba mam 2 gości z teamu. Takiego samego, bo są ubrani w czerwone te same koszulki. Ale to o niczym nie świadczy tak w sumie. Ej, za mało zakładów, oddali moje 200 baksów. Czemu tak mało, miałbyś więcej? Dobra, oni pewnie będą wyżej, nie? Nie. Dobra. Zacznijmy od przyczajki. Przyczajka na początku. Rzeczą świetną. No. Nie tak blisko. Tam jest. Tam cię widziałem. No kurde, no przecież czemu tego... Jego łapie mój auto, aim. Ale dobra, teraz już o wiele lepiej trzeba zagrać. Trzeba wejść na wyższy grunt. I stamtąd próbować wypatrywać ich.
Bo my jesteśmy na dwóch przeciwnych budowach, nie? To znaczy oni po przeciwnej stronie. Ładna jazda. Okej. Okay. Gdzieś tam kogoś dorwę? To jakaś główka? No ej! No właśnie, nie, udaje ci się sprowadzić do parteru dokładnie. Czyli tam był headshot. No dobra, no to skoro już teraz mam 100% pewność, że jesteśmy na dwóch sąsiadujących ze sobą budowach, no to... Kurde. Opaki. To teraz możemy się ładnie czaić na nich. Znaczy tutaj będę miał problem z wejściem na górę, to na pewno. Tutaj będę widoczny przez chwilkę albo dwie, ale uwaga, bo próbujemy! Dobra, udało się. Ej, ten gość już jest u nas? Nie fajnie. Okej. Okay. Jak to wygląda? Z auto-aimem nikogo nie łapie, dobra. Sprint. Do najbliższej osłony. Okej, okay, jeszcze troszkę. Wygląda na to, że wszyscy są pode mną. Shit, no kurde, przez to podnoś się! No patrz to! Nie wierzę! Super Lama, ty kurczę kaleko! Zresztą była taka idealna okazja, żeby sobie trzasnąć triple killa nawet. I się przysłużyć drużynie. Kurde! God fucking damn it! Ale spokojnie, nie mogę się strzelić tak, żebym był widoczny. Ej, gdzie? Gdzie go? Wywiało? Tam jest, dobra. Daj, motherfucker, daj, motherfucker, daj! Dobra, trzeba się schować, bo... Ej, widzieliście to? Już byłem za zasłoną, więc what the hell? Ale naprawdę nie podobają mi się wciry, jakie teraz dostajemy. I czemu nie mogę się namierzyć, no... Dobra, sprawdźmy coś. Szybko. No standardowe, no to what the fuck? No widzicie ten wynik? Czy wy widzicie ten wynik? Czy to jest jakaś porażka? Znaczy nie jakaś, ale jedna z większych porażek. W mojej karierze. Znaczy karierze, to też za duże słowo. Zwłaszcza kiedy opisujemy porażki. No, no, nareszcie. No, pff. No moja pasta nie trwała długo. Ale abyśmy z teamem spieli dupki nasze, no to... Może by coś z tego wyszło. No, 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 no. Fuck. Już się zdradziłem teraz. Czas na uciekać. Run like hell. Czy ktoś tutaj się będzie chował? Niecnie. A w tym czerwonym stroju wyróżniającym się oczywiście, nie? Znaczy, jeżeli chodzi o same deathmatche, to jest on troszeczkę niefortunny. No, z której strony ty się chowasz, ty łosiu? Ale okej, okay, powinien tu wybiec teraz? Czy się mylę? Ani trochę. Ej, no jakim cudem? No nie wierzę. Postawiłem na swój własny team i wtopiłem siano, bo jesteśmy 10 kili w plecy. Aha, a oni tutaj się lubią przyczaić w naszej bazie, widzę. A moi pobratymcy. Ups, to był głupi ruch. Oj, za głupi jak na mnie. O wiele za głupi. No przecież on tam sobie stoi! No przecież... Oj, nie, to była sromotna przegrana i tym skończymy już. Nie, nie, no nie chcę patrzeć, czy jest, to dostałem, nie. No. Trzymajcie się, kochani, żegnam się. Cześć, pa, na razie.